Natalia Schroeder z nami, dzień dobry. Halo! Jestem! Cześć! Cześć! Cześć. Ale cześć. Pięknie wyglądasz! Naprawdę? Dziękuję. Ty, kochana Ninko, też wyglądasz pięknie. Ale ja? Nie, ty też wyglądasz pięknie, ale kobiecie, wiesz. No, kobiecie, ale musisz... Kobiecie, ale ty też wyglądasz nagannie. Natalka, musisz buziaka nam pokazywać, bo póki co pokazywałaś, wiesz, od... Ja jestem od za... szyi w dół. Teraz jest okej? Okay? Teraz... Ja jestem początkująca, jeśli chodzi o FaceTime. Ja go używałam dokładnie, teraz używam go drugi raz. Było lepiej wcześniej. O, drugi raz z nami. Pięknie. Tak. Pierwszy raz był też z nami. Znaczy dwie dziewczyny i ja, jako drugi raz Natalii Schroeder. Natalia, wiemy, że trwają właśnie przygotowania do wielkiego koncertu ku pamięci twórczości Seweryna. Pisał się Alojzy. Co tam się wyprawia dzisiaj? Jest duży koncert, spodziewa się w Ergo Arenie, więc przestrzeń jest ogromna. Jest Rafał Brzozowski, jest pani Marle Rodak, Andrzej Piaseczny, jest Marina Pieralska, więc jest nas naprawdę mocna ekipa, duża. Będziemy śpiewać, to za chwilę już. A jaką piosenkę będziesz śpiewała, Seweryna? Ja będę śpiewała utwór dozwolony od lat 18 czerwonych gitar i Szczęście jest blisko Andrzeja Piasecznego, którą też napisał Seweryn Krajewski. Może niewiele z was o tym dawaj wie. Jakąś próbkę, 10 sekund. Dawaj. Szczęście jest blisko, na wyciągnięcie się nie mieści. Super, a wiesz, że ja... A, to już mam długą historię. Dobra, dobra, potem. Dziadek Kazik, ja to wiem. Natalio, bardzo ważna sprawa, bo bukmacherzy tego nie przewidywali. U nas w sądzie w poniedziałek pokonałaś Anię Dąbrowską 91 chyba do 9, 92 do 8. I powiedz, jak się z tym czujesz teraz, kiedy Ania Dąbrowska leży rozklepana już między linami? Ale w jakiej dyscyplinie została pokonana? Była wojna hitów i wygrałaś 92% głosów, to były twoje lustra, 8% Ania Dąbrowska, no. No i powiedz, jak się czujesz z tą wygraną i twój jakby ten skok w rankingu WBC jest okej? Chciałabym podziękować wszystkim za głosy oddane na mnie. Nie no, czuję się mega, 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 jest mi miło, nie wiedziałam o tym. Jest to bardzo ujmujące, ale pozdrawiam Anię, bo uważam, że jej piosenka jest ekstra. Bardzo, bardzo prawilnie pozdrowić przegraną, to prawda. Natalio, jeszcze bardzo ważna rzecz. Dzisiaj mamy sondę, z kolei walczy Tiesto z Davidem Guettą. Kogo wybierasz dziś? Wybieram Davida, bo bardziej znam jego twórczość. I bardzo dobrze. Dobra, to jeszcze jedno krótkie pytanie. Gdzie ty te lustra widzisz wszędzie? Wszyscy się pytają. Słuchaj, nawet tutaj za mną są dwa. W łazience ze dwa, więc po prostu wszędzie mam lustra dookoła. To było utwór inspirowany życiem codziennym. Dobrze. Ale powiedz, kochana, powiedz mi, czy znasz taką kobietę, która by nie miała, wiesz, zawsze pod ręką lusterka? No ja mam co najmniej za trzy przy sobie za każdym razem. Siedzi na jednym. Natalia, trzymamy kciuki za dzisiejszy występ, za dzisiejszy koncert, żeby piękne i wzruszające emocje otaczały was wszystkich. No i co, do usłyszenia i do zobaczenia? Elo. Dziękuję wam za telefon bardzo mocno i ściskam. Całujemy też. Buziaki, pa. Pa.